Jak, moja kolekcja rzeczy z gier. Jest to Sonic, trochę dużo Sonica, znaczy nie trochę dużo, w sumie tylko jest Shadow, Sonic i kubek Sonica. Mam dużo Mario z jakiegoś powodu. Jest Pikachu i... jak to było? Magikarp. Albo Magikarp, zależy. Jest tu tyczuszka z Hugo, jest tu Dikong nawet. Nie wiem nawet czemu, po prostu jest. I tak grając sobie Ratcheta. I zapewne zauważycie, że biorąc pod uwagę mój kanał, to brakuje tutaj czegoś. A, jeszcze tutaj jest Sonic. Tutaj jest Sonic. Ale pewnie zauważycie, że czegoś brakuje. A w ostatnimi czasy to coś powróciło do życia i stwierdziłem, że trzeba to zmienić, co tutaj brakuje. Bo oczywiście hashtag wszystko dla Spyro i ostatnio na Allegro wyskoczyła maskotka, która jest dosyć rzadka w Polsce. I stwierdziłem, że a co mi tam. A więc moi drodzy kochani, to jest to. Już to otworzyłem, żeby się nie chrzęść na kamerze. Więc ja sobie usiądę, może, tutaj, o, i zobaczymy razem, co do mnie doszło. No, już wychodzi głowa pierwsza. A więc, moi drodzy, to jest... Ojejciu, what the... Okej, okay. Dostałem jeszcze to w dodatku. To nie miało chyba przyjść do mnie, a okej, mały bonus przynajmniej jest. Ale oczywiście gwoździem programu jest Spyro. Dokładnie mówiąc, Spyro ze Spyro 3. Jest to maskotka promocyjna, jest to oczywiście logo, które było używane w Spyro 2 i 3. Jak Spyro 1, w ogóle coś tu jest jeszcze? Play by play. Bla. W sumie aż muszę zobaczyć copyright na tej. Bo jak widzicie, on jest strasznie dobrze. No. Może nie do końca jest tutaj coś takiego brudnego, że trzeba by wyprać albo coś w tym zrobić. Ale tym się zajmę. W każdym razie. Copyrighty. O, jest. O, tu jest najmniej tutaj. Są copyrighty. Copyright 2001 Universal Interactive Studios. Więc to jest legitna. Legitna, jak to masz legitny. Maskotka Spyro. I no, wreszcie coś posiadam ze Spyro. Bo hashtag everything for Spyro. Wszystko za Spyro. I. W sumie nie wiem, gdzie go dam, tak naprawdę. Najchętniej bym go dał na moim PlayStation 1, ale moje PlayStation 1 jest schowane w szafce i nie chciałbym, żeby ten Spyro też się tam marnował w szafce. A on nie sądzę, że będzie mógł, w sumie, aż sprawdzę. Może ustać? Nie. To nie wiem, gdzie go dam. Może gdzieś po nagraniu. W pewnym razie macie tutaj, że jest Spyro, oryginalna figurka Spyro. A więc to było chyba na tyle, więc to jest takie króciutka unboxing, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!